założenie wielkiego startupu, tylko w deszczu rakiet. Na początku nas była po 5 osób, zawsze miałeś centralę, która pomaga ci zdalnie zarządzać. Ja miałam w Rzymie, organizacja włoska. I jest nas na początku 5 osób, dwie wyciągnięte z Ubera, bo akurat mówią po angielsku, tak? Dwie osoby z Ukrainy wyciągnięte z Ubera, ja, Włoszka, jeszcze jedna osoba. I pod koniec po roku, 12 miesiącach jest nas 260, 30 międzynarodowych pracowników humanitarnych, 230 pracowników z Ukrainy i 8 baz. I przez 12 miesięcy udało nam się pomóc 118 tysiącom ludzi, niosąc pomoc materialną, medyczną, psychologiczną, budując schrony w szpitalach, punkty ogrzewania na granicy ukraińsko-rosyjskiej, gdzie ludzie szukają drewna i wpadają na miny, na przykład w zimę, bo to była bardzo zimna zima. No ale ta praca polega też bardzo często nie tylko na założeniu misji od zera, budowaniu zespołu, rekrutacji ludzi, ale też na oczywiście administrowaniu i organizowaniu finansowania, fundraisingu, to jest bardzo duża część pracy w sektorze humanitarnym, na organizowaniu i zarządzaniu całą logistyką, całym HR-em, bardzo dużo jest tam Excela, tak, i takich i takiej codziennej, po prostu codziennych prozy zarządzania i jak każdą organizacją, z tą różnicą, że moim podstawowym obowiązkiem jest bezpieczeństwo mojego zespołu. Reprezentowanie mojego zespołu przed stronami walczącymi, jakiekolwiek te strony są, to może być rząd, to mogą być bojówki i zapewnienie moim pracownikom bezpieczeństwa. I to jest najważniejsze.